Trzymam teraz w rękach książkę, która jest spełnieniem jednego z moich marzeń. Jakiś czas temu pomyślałam sobie, że chcę napisać książkę, która będzie takim praktycznym przewodnikiem, ćwiczebnikiem, w którym znajdą się ćwiczenia, które pozwalają skontaktować się z Twoimi zasobami, umiejętnościami, potrzebami, marzeniami i pozwalają Ci w takim, jakby to powiedzieć, Twoim laboratorium mocy skupić się na tym, co chcesz, poeksperymentować. Każdy z nas inaczej rozumie moc i ważne jest to, żeby zdefiniować moc, marzenia, tak jak Ty to czujesz, bo wtedy właśnie, jeśli to są Twoje marzenia, Twoja moc, to wtedy faktycznie możesz za tym pójść w sposób autentyczny, prawdziwy. Pomysł na tytuł przyszedł mi na sam koniec. Pomyślałam sobie, jest tam 7 rozdziałów i one są jak takie pojedyncze szkiełka kolorowe. Każdy dotyczy czegoś innego. I co jest czymś takim, co je łączy? I wtedy przypomniało mi się z dzieciństwa takie coś. Może pamiętasz, to jest zwykły kalejdoskop, tak? Zwykły, ale zarazem niezwykły, dlatego że to jest mechanizm, który jest zupełnie w pełni kompletny i wystarczy nim tylko potrząsnąć, zajrzeć do środka i możesz tam odkryć naprawdę bardzo dużo wzorów. Jeżeli jakiś wzór dzisiaj akurat już się nasyciłaś tym wzorem, to możesz potrząsnąć jeszcze raz i odkryć nowy wzór. I właśnie dokładnie tak jest z tą książką. To jest taki przewodnik po tym, jak można samemu, krok po kroku, wybrać spośród ogroma rzeczy, które chcemy zrobić, jakąś jedną i zrealizować ją zgodnie ze swoimi potrzebami, wartościami, tym jak się czujemy, tym co nam jest potrzebne. Więc tutaj słowo swoje jest bardzo istotne. Ważne jest to, żeby spełniać swoje marzenia. Zapraszam na stronę www.poradnikirozwijajsie.pl, na której znajdziecie takie oto plansze w formacie A4, które można sobie wydrukować w domu prosto ze strony, które są ilustracjami do ćwiczeń, które znajdują się w tej książce właśnie. I można je sobie samemu wypełniać ze znajomymi, spotkać się z przyjaciółką. Zapraszam serdecznie.